Nazywam się Patrycja Maliszewska, a to jest moja historia. Moja przygoda z łyżwiarstwem zaczęła się w drugiej klasie szkoły podstawowej. Zobaczyłam wtedy, że są zapisy do szkółki jeszcze wtedy wrotkarskiej. Pamiętam, że już wtedy miałam wrotki od babci, którą wyprosiłam o to, bo bardzo lubiłam się ścigać. I te wrotki właśnie wykorzystywałam w pierwszych treningach w sekcji wrotkarskiej, która później zimą stała się sekcją łyżwiarską. Pierwszy swój medal zdobyłam na zawodach jeszcze na krótkich łyżwach. Była to błękitna sztafeta i to był brązowy medal. Na początku wcale nie było tak, że wygrywałam. Był sezon, kiedy byłam cały czas czwarta. Na każdych zawodach byłam czwarta, ale zawsze wiedziałam, widziałam ten swój rozwój i zawsze wierzę, i wtedy też wierzyłam w to, że ciężkim treningiem, ciężką pracą przyjdą sukcesy. W short tracku kobiety i mężczyźni startują w biegach indywidualnych na 500, 1000 i 1500 metrów oraz w sztafetach. Długość toru wynosi 111 metrów i 12 centymetrów, a zawodnicy jeżdżą z prędkością prawie 50 km na godzinę. To miał być rok sióstr Maliszewskich, nie tylko Natalii. Jednak wielki pech spotkał w Toronto starszą z nich Patrycję, która podwójnie złamała nogę. Dla niej w zasadzie to koniec sezonu. Przełomowym momentem w mojej karierze na pewno było doznanie kontuzji, złamania kości piszczelowej i strzałkowej na Pucharze Świata w Toronto w 2015 roku. Czy myślałam o tym, żeby odwiesić łyżwy? Wręcz przeciwnie. Wtedy jak upadłam i wiedziałam, że już jest coś nie tak z nogą, od razu mówiłam, że ja wrócę i zakończę swoją przygodę ze sportem w taki sposób, w jaki ja chcę, a nie w taki, jaki podyktowała mi kontuzja. Na pewno jestem silniejsza, na pewno poznałam siebie też jako człowieka, troszeczkę w innej roli, bo jednak musiałam odsunąć się na bardzo długo od sportu, musiałam długo walczyć o to, żeby ta noga w ogóle się zrosła. Teraz nawet patrzę na Roberta Kubicę, który wrócił do Formuły 1 i dla mnie to jest wielka inspiracja. Myślę, że ja mogę być też wielką inspiracją dla innych zawodników.